tutaj pływają, ogarniają. Pamiętacie, jak mówiłem, że pograłbym w jakieś statki? Gdzie pogramy chyba? Mi się wydaje. Chyba po tej gierce właśnie pogramy trochę w statki. Nie, ja powiem wam tak. W kaczce? Jak tutaj wygląda sytuacja z drogami? No właśnie, tutaj najwięcej. Tu tą drogę trzeba poszerzyć. Na autostradę dużo osób jeździ. Czy tu się robią korki? Teoretycznie nie. Tej drogi nie mogę ulepszyć w tym problemie. Tym problem, że nie mogę jej tu ulepszyć. Chyba, że zrobimy tak. Specyficzny podgatunek Tower Defense. Lubię też bardzo. Też graliśmy. Legion TD2. O, tak się nazywała ta gierka. Bardzo fajna. Graliśmy jakiś czas temu na streamie. Ja dużo, dużo gierek gram. Dowodnie jest możliwe. Mi się wydaje, że ten most tutaj trochę to przeszkadza. Tak, w takim razie. Niestety troszkę tu będzie przeburzone to. Mi zażądać? Chyba nie. A można ten most zrobić tak duży na ten? To fajnie by wyglądało. Nie, chyba nie ma. A nie, dałoby radę. Tylko coś chyba blokuje. Się zrobiło spokojnie już w tym miejscu. Tutaj trzeba za to poprawić to, ten kawałek. W tym miejscu. W tym miejscu. Nie mam pojęcia, czym to się różni. A wiem czym. To są drogi miejskie, a tam to już nie. To są z pasami, nie? To były autostradowe. No i dobra. Niby rozwożą te towary. No to nie jest źle z rozwożeniem tych towarów. Dlaczego tutaj tak słabo to wygląda? 665. No już rośnie z powrotem, no. Gdzieś te pociągi czekają za długo. No chyba nie, no one śmigają, tak mi się wydaje. Tutaj może się okazać, że gdzieś się już klinują, bo tu bardzo dużo jeździ pociągów. No i ten jedzie tylko z 30 tymi, no to przecież to jest po co? A ten z 11. Masakra. Co się tu tutaj odwaliło? Dlaczego mi tak mało tego towaru dostarczacie tylko?
Bo ja nie rozumiem teraz. No jest zapotrzebowanie na towar. Powinien przywozić tego bardzo dużo. Nic nie przyjeżdża. No ale to jest mało. Chyba, że faktycznie no, nie potrzeba tutaj aż tyle pociągów. 38, 30. Niestety jeden pójdzie na sprzedaż. Będę mi chyba dzielą na 3 pociągi po prostu. Tam się udało już ogarnąć duże lotnisko. Zobaczmy jak tutaj. Dziwnie, jak tak tędy wlatują. Ale nic nie weźmie stąd, bo nie wyprodukowali znowu. I dlaczego? Bo nie ma drewna? Tego drewna jest dostarczane naprawdę sporo. No i mają możliwość dostarczać tego drewna bardzo sporo. No tutaj na full jedzie drewno. No i wiozą tam deski. Okay. Tamta się rozleniwiła teraz, bo... Trzeba tą linię skonfigurować niestety. Shildon Centrum. Nie będziecie mi ładować drewna tutaj. A nie rozładowywać. Na magazyn to. Macie jechać z deskami. Shildon postój. Ha. Tu możecie ładować drewno. Ale nie rozładowywać. Ok. Barclay dobudówka. Tutaj nic nie ładujcie w ogóle tak naprawdę. Tak zrobimy. No dużo tego drewna tutaj przyjeżdża. Tak spowolniło to. Gdzie jest jeszcze jeden pociąg? Tutaj. Pędę straszną, może to jest problem. Jakby tak zarządzić trochę, a nie raz nie znacznie dłuższy. Dać mu. Ej, a to są jeszcze stare te. O kurde. Jeszcze stare wagony.
Dlatego to tak dziwnie wygląda. Z tymi wagonami ciężej się im jeździ. Dobra. Trzeba być git. Po dwie lokomotywy, zobaczymy. Jak to będzie wyglądać. Naprawdę rozładowujesz tutaj drewno? Jak zarządzać linią. Resmar. Rozładowywać. Nie. No dobra, może to troszkę przyspieszy teraz. Jak tam wygląda sytuacja? Chyba potrzeba więcej. Teraz tego. 671. To podobnie rozwija się. Na to wygląda. Wieżowce wracają. Na razie takie bloczki tylko, a później wieżowce będą. Zobaczmy, jak dostarczanie tego towaru. No nadal słabo. Nadal słabo. Zrobić coś takiego. Tak się zastanawiałem właśnie nad tym. Mamy tutaj taką drogę. Zrobimy tutaj autostradową. Będzie jednokierunkowa. Do stówy? Też do stówy. 60. Okej. I teraz tak, zrobiłbym tutaj przystanek autobusowy gdzieś. Może tutaj? Strefa mieszkalna? To nie jest strefa mieszkalna. Strefa mieszkalna jest bardziej tutaj. Nie, dobra, to gdzieś tutaj postawimy, może w tym miejscu. Będzie to po prostu tak wyglądać. No i w tym miejscu zrobimy stację autobusową. Teraz. Zero pięć, jeden przecinek jeden do Czarnobyl.
tyk. I zrobimy stąd. Tylko dotąd. Okej. I zrobimy tutaj autobusiki. Zobaczymy, jak autobusy będą się sprawdzać, bo jak tak, to będziemy autostradę powiększać, nie? Kliklica jest niedrogowa. Pasażerskie. No właśnie, problem w tym, że tutaj jeszcze są słabe autobusy. Więc jeszcze na to czekamy. Ale może niedługo. Może niedługo dostaniemy. Jakieś autobusiki. Fajne. Czekaj, co jest? Dostałem jakieś cesterne i ciężarówki. Ale coś mnie ciekawi, dlaczego tutaj nie ma żadnych pojazdów w tym. Tramwaje tutaj nie ma. Dlaczego tutaj nie ma nic? Nie, naprawdę, tutaj nie ma żadnego pojazdu w tym. Dziwne. Tutaj słabo było z transportem tramwajowym. Pokażcie, co tutaj wiozą. 67, weź ty wracaj po to. Dlaczego tak mało? 39, dlaczego tak mało towaru? No przecież macie tutaj ten towar. 108 wieziesz. No nie rozumiem. No, powinno to niby przyspieszyć. Jak długo zbuduje, że zbudujecie to miasto? Miasta są od początku. One są o tutaj, na przykład takie, które, w które nic nie ingerujesz. Ono się tam niby powoli rozwija, chociaż na początku nie ma na pewno żadnych bloków. Byłoby znacznie mniejsze, tak gdzieś po stówce osób, nawet może mniej niektóre. No i są po prostu firmy dookoła i trzeba zacząć transportować na początku, zależy jaki rok też wybierzesz, 1967 teraz powoli tam leci, powoli coraz lepsza technologia. No i na początku, jak wybierzesz najwcześniejszy rok, chyba 1800 któryś, coś takiego, to chyba samymi koniami na razie można transportować, że też ciekawie się rozwija. Okej. No dobra, to tam pływa dodatkowe żelazo, tutaj śmiga. Jak to wygląda? Po 90 na razie wozicie. Macie tyle dodatkowych źródeł na to żelazo, no come on. Ja mam całą serię na YouTubie, także no trochę to zajmowało wybudowanie tego wszystkiego tutaj, co jest. Powiedz mi, aha, to dobrze jest. Dobrze dostarcza. Czy te cegłeczki są w ogóle sprzedawane? Staraska ma 100% cegłeczki. A Hunter? Ale to się będzie rozwijać tam u niej miasto, to wiadomo. Co ona chce oprócz cegłówek? O, narzędzia. Nowe miasto? Ale musielibyśmy założyć kolejne miasto. 140. Troszkę nam upadło tych ludzi, nie? No ale musieliśmy zrobić te główne drogi. Ty masz pierwszą dopiero. Ja już drugą musiałem zrobić.
No już takie kurde korki się tam u mnie robiły. Jeszcze tutaj się tak zastanawiam, trzeba będzie niedługo ruszyć. Też nie ma tu na szczęście ruchu jeszcze. Tam wiedziesz? Nic? Fajnie. Mi się wydaje, że już tu mam tak dużo tego wszystkiego, że ta gra to średnio ogarnia. No tak, i więcej miasta, więcej na głowie, dokładnie. Fajne samochody jeżdżą już. Ale tutaj syf jest na tym skrzyżowaniu. Linii. Chciałbym, żeby na czerwono pojechał, ale to było dla pieszych czerwone. Dobra, ten samolot sprzedam. A nie dlatego, że go nie chcę, tylko dlatego, że... Come on. No jaki pojazd to blokuje? Myślę, że ten jeszcze nie wyleciał, czy co? Że ten ląduje. No to już nie ląduje. No ale niestety, no musiałem to zrobić, bo trzeba to wymienić na duże lotnisko towarowe, hangar, nie. Terminal 1, kierunek lądowania. No dobrze, chyba będzie kierunek lądowania. Powiem wam tak, że ta góra już całkiem będzie rozpierdzielona. Tam ostatnio prostowałem tutaj. Ale teraz to już trzeba całkiem to naprostować wszystko. Co tu się dzieje? O, tu jest płot. Ten cień to jakieś te. Wszyscy chyba wymiękli, co? Pierwsza w nocy. Trzeba trochę złagodzić te skały tutaj, żeby nie wyglądały tak paskudnie. Dobra, miary zrobione. Ważne, że te dostawy teraz można zmienić, samoloty. Cyk, cyk. Towarowe. Te są chyba najlepsze, 27 towarów. Na przykład tutaj nie zajeżdżają, nie? Chciałbym zrobić stację do tego.
No tak, jak tak patrzę, to chyba nie bardzo to jest potrzebne, bo tutaj nic nie jeździ. Że ludzie będą bardziej chętni na to. No ale jest pociąg tak naprawdę, no nie powinno to jakoś tak funkcjonować, że ludzie są zapotrzebowani na to. Zero osób. Chyba nie będzie tej linii, coś mi się wydaje. Niedługo. Orkatras. Ciekawa nazwa. Trzeba przyznać. No ale nie mam na razie miasta jeszcze. Musiałbym jakieś to miasto zarządzić. Chyba nie bardzo. To nie jest złe miasto. Można by było się nim zainteresować. Tam to raczej ciężko. Najprędzej to bym zajmował, ale na razie nazwę, ale na razie jeszcze go nie będziemy, ten wizyny dla orków. Ale na razie nie będę jeszcze nim zarządzać zbytnio, nie? Bo tam ciężko będzie teraz. Teraz mam tak dużo miast, że ciężko jest. No, większość czasu trzeba poprawiać cały czas te... No, coraz mniej tego towaru jest, naprawdę? Dlaczego tak? Dlatego, że to jest za często uczęszczane już. Myślicie, że jakbym zrobił tory inne? W ogóle te tory do jakiej prędkości mają? 120 i tak, także no nie ma problemu. Ale spróbujmy zrobić tak. Skrócimy troszkę tutaj drogę. I zrobimy tunel. W tym miejscu może kawałek dalej. Okay. Ja muszę się dostać tam. Czyli praktycznie po prostej. Ale te tory. No spoko. No później ten. Później będziemy tam coś zarządzać, to wtedy się bardziej zarządzi. Może tak. Będziemy planować, nie? Zobaczymy, no bo może tak być, że za dużo tego, nie? Czekajcie, bo pytanie jeszcze. O, nowy samolot. Z którego toru ja tu jadę? Z tego. To będzie powracający. Czyli lewy. Czyli dobrze. Ma ten. I tutaj obok drugi. Co ciekawe, się nie da tak zrobić. Da się? Nie da się? Da się? A, tylko powiem wam tak. Wszystko fajnie. Tutaj to jest naprawdę kiepsko zrobione w tym miejscu. Okej.
i wybudowanie jest możliwe. Rozdzielać. Nie wiem czemu. Okej, coś zrąbałem. To miało być tutaj. To miało być tutaj. No i co się stało? Pociąg 37. Bo zmieniła się trasa, no. Dlatego. Patrzcie, i teraz będzie jeździć tędy, nie? No właśnie. Może to coś da. Może faktycznie już za dużo tam pociągów nawaliłem, nie? Jedziemy tutaj, nie jest potrzebne. Ja chciałbym jeszcze w razie W. To kiedyś przyspieszył z kilkoma pociągami. Kilka tych semaforów stało. To jest niepotrzebne. Tak, znaczy ona ma troszkę problemów z optymalizacją. Ma tam w niektórych momentach właśnie takie lagi. No, powiem tak, ta linia jest w ogóle bezużyteczna. Usuwamy to. Pojazd drogowy. Też 4 ta. Linia. 4 osoby jeździ. Dobra, możemy spróbować. Jeszcze chwilę spróbujemy. Niech będzie. Chyba pomogło. Czy nie jestem jeszcze pewny? Czy bo 127 nagle czeka, nie? Mi jak wygląda tutaj sytuacja na tym lotnisku, bo może dołożymy troszkę pojazdów. Patrzcie mi, nowy samolot, który się pojawił. Towarowy, pasażerski, ten Boeing. Na 20 osób, ten jest na 21, jest minimalnie szybszy. Prędkość ładowania
emisję. Trochę mniejsze, mniejszą mam masę. Data budowy 1968-2020. Cały czas budują te samoloty widocznie, nie? Wąsk kadłubowy do lotów krótko i średnio dystansowych. To są chyba średnio dystansowe loty, jak się wydaje. No znaczy na pewno, no loty długie, no to są między kontynentami chyba. No tak to się liczy, no to w tej grze to nie ma takiej możliwości zrobić takich rzeczy. Dobra, jak tam wygląda sytuacja? No i ten na fulla załadowany. Następny pociąg przyjedzie, też będzie na fulla. No, czyli możliwe, że to był problem właśnie przeładowania na linii. Powiedzcie mi, co z tym tutaj? To jest problem przeładowania na linii. Chyba nie, no tutaj jeżdżą tylko trzy pociągi. Chyba nie masz takiego dużego problemu. W ten sposób. No i nie, tu nie ma wojska, fakt. To jest bardzo pokojowa. Okej, no już zaczyna to coraz lepiej wszystko wyglądać. Żeby tutaj produkcja przyspieszyła teraz.